Zawsze komplikowałeś sobie życie, nigdy nie umiałeś się przystosować. Panie dziekanie. Nie jestem już dziekanem. Do czego ja mam się przystosowywać? Do tego mieszkania, które bym czekał 15 lat? Do własnego strachu? Tak, myślałem, że będziesz moim najlepszym studentem. Pójdziesz dalej. Pan dziekan sam wie, ile to kosztuje. Tak, coraz mniej. No i co dalej? Nie wiem. Już teraz zależy najprostszych rzeczy. Chciałem być uczciwy. Udaje ci się to. Chciałbym kiedyś panu powiedzieć, że tak. Powiedz mi, moneta. A jak uważasz, wtedy postąpiłeś rozsądnie? Wtedy tak. A teraz? Panie dziekanie, ja nigdy nie miałem okazji, żeby pana przeprosić za to, co się wtedy stało. Ale proszę, żeby pan wiedział, że mnie nie chodziło o to, żeby pana obrazić.